Teraz o polskiej artystce, która robi karierę w Wielkiej Brytanii, powie Marek Sierocki. Pola Pospieszalska od kilku lat mieszka i nagrywa w Londynie. W tym roku ukazał się jej debiutancki album nagrany przy pomocy Robina Millara, producenta znanego ze współpracy z Sade, Everything But The Girl i Evie Mendes. Z Robinem pracowało mi się naprawdę fantastycznie. Początkowo, kiedy wysłałam mu swoje demo, on je co prawda odrzucił, ale przez półtora roku wymienialiśmy się konstruktywną krytyką oraz coraz to nowszymi demami, zmienionymi zgodnie z jego wskazówkami, aż w końcu powiedział: Pola, jesteś gotowa. W Teleekspresie Pola w utworze Black and Berry Lane. Only